Cześć. Ostatnimi czasy sporo się mówi na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Dlatego przygotowałem odcinek, w którym krótko i na temat opowiem o historii tego miejsca. Zapraszam. Pałac Saski wzniesiono w pierwszej połowie XVIII wieku na zlecenie króla Polski Augusta II Mocnego. August był również królem Saksonii i nazywany był Sasem, stąd pałac określano mianem Pałacu Saskiego. Wprawdzie powiedziałem, że pałac zniesiono, ale to nie do końca prawda, gdyż w rzeczywistości rozbudowano i przebudowano istniejącą tu już rezydencję, czyli XVII-wieczną barokową posiadłość polskiego szlachcica, Jana Andrzeja Morsztyna. Po śmierci Augusta II rezydencję przejął jego syn, August III Sas, który również został wybrany na króla Polski. On dokończył pracę nad pałacem i doprowadził go do stanu swojej świetności, jednak najważniejszą rolę miał dopiero odegrać później. Rozbudowa wykonana przez Sasów była olbrzymia, w efekcie pałac nie był tylko jednym budynkiem, ale całym kompleksem. Przylegał on do krakowskiego przedmieścia i ciągnął się ponad 1,5 km na zachód. Takie rozwiązanie było efektem zainspirowania się Wersalem. Zobaczmy, jak to miejsce wyglądało w porównaniu ze współczesnym miastem. Zaczniemy od krakowskiego przedmieścia. Między domem bez kantów a hotelem europejskim znajdowała się brama wjazdowa. Zaś na ich miejscu stały budynki świadczące podstawowe usługi dla dworu króla, takie jak kuźnia czy stajnie. Dalej znajdował się spory plac, czyli dzisiejszy plac Piłsudskiego. Z czasem stał się miejscem wielu uroczystości i imprez, gdyż był największym w centrum miasta. Po obu stronach placu wznosiły się dodatkowe oficyny. W miejscu współczesnego grobu nieznanego żołnierza stał główny budynek pałacu. Utrzymany był on w stylu barokowym, wzorując się na francuskich rezydencjach. Za pałacem rozciągał się ogród, znany dziś jako Ogród Saski. Utrzymany był w uporządkowanym stylu francuskim. Współczesny jest bardziej dziki i romantyczny, co osobiście bardziej mi się podoba. Ogród kończył się na żelaznej bramie, którą uchwycił Bernardo Bellotto na jednej ze swoich wedut. Plac, za to już nieistniejącą bramą, do dzisiaj nosi nazwę Placu Żelaznej Bramy. Dalej stały koszary Gwardii Królewskiej. Obecnie na osi znajduje się jeszcze Pałac Lubomirskich, ale o tym, jak się tutaj znalazł, przygotowałem osobny odcinek, do którego link umieszczam w opisie. Całość kompleksu znajdowała się na jednej osi, zwanej Osią Saską. Na Augustie III zakończyła się władza Sasów w Polsce. Mimo to kolejni sascy władcy nadal utrzymywali rezydencję w Warszawie. To tak na wypadek powrotu ich władzy w Polsce. Niemniej nie inwestowali w pałac, w efekcie czego zaczął on podupadać. Miejsce to przestało być rezydencją królewską, a stało się przestrzenią na wynajem. Wynająć można tu było mieszkanie lub biuro. Jedynymi z lokatorów była rodzina młodego Fryderyka Chopina. W międzyczasie Polska utraciła niepodległość, a na króla Polski koronował się car Rosji Aleksander I. On to wymusił na Saksonii zrzeczenie się roszczeń o polski tron. W konsekwencji pałac przestał być potrzebny dla Sasów, więc go sprzedali polskiemu rządowi. Polacy planowali przebudować pałac na styl klasycystyczny. Jedną z cech nowego budynku miało być przejście między ogrodem a placem. Teraz prezentuję projekt z tego okresu. Wspomniane przejście zaplanowane było jako spora arkada pod pałacem. Jednak plan przebudowy zrealizował dopiero kolejny właściciel, czyli rosyjski kupiec Iwan Skwarcow, który zakupił pałac od państwa. W latach 1839-1842 na jego zlecenie wykonano gruntowną przebudowę pałacu. Główny budynek ustąpił miejsca wysokiej kolumnadzie łączącej Ogród Saski z placem. Chociaż budynek już nie wyglądał jak oryginalny Pałac Saski, to nadal kontynuował jego nazwę i pełnił rolę miejsca na wynajem. Okej, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to pałac, jaki chcą odbudować, to w zasadzie kamienica rosyjskiego kupca? No, nie jest to takie proste. Klasyczny wygląd z charakterystyczną arkadą w centrum faktycznie został nadany za czasów, gdy właścicielem pałacu był Skwarcow. Niemniej, tak jak wspomniałem, był to projekt, jaki chcieli zrealizować Polacy. Władze miejskie również były zaangażowane w te przedsięwzięcie, stąd nie był to tylko wymysł jakiegoś Rosjanina. Skwarcow zresztą nie nacieszył się długo pałacem, zmarł po 8 latach, a jego spadkobiercy sprzedali pałac carskiej armii. Wtedy umiejscowiono tutaj dowództwo 3 Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pałac przejęła Armia Polska i umieszczono w tym miejscu Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tutaj działało również biuro szyfrów, które podczas wojny polsko-bolszewickiej złamało szyfry wroga, co niezwykle pomogło w zwycięstwie Polaków. Chwilę później, w latach 30., złamano tutaj szyfry Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej.
1925 roku w arkadach pałacu umieszczono grób nieznanego żołnierza jako hołd dla tych, którzy polegli w walce o niepodległość Polski. Niestety chwilę później wybuchła II wojna światowa i Niemcy zdobyli Warszawę, a pałac stał się siedzibą Wehrmachtu. Dla Niemców oś Saska miała znaczenie propagandowe. Jako że powstała z inicjatywy saskiego władcy, to traktowana była jako część dziedzictwa Niemiec. Dodatkowo plac przed budynkiem otrzymał nazwę placu Adolfa Hitlera. Nie przeszkadzało to jednak Niemcom na wysadzenie budynku w 1944 roku. Do dzisiejszych czasów po pałacu przetrwał jedynie fragment arkady zawierający grób nieznanego żołnierza oraz piwnicę. Po wojnie Pałac Saski nie doczekał się odbudowy, choć kilkukrotnie przymierzano się do tego. Jednak zgodnie z ustawą z 2019 roku w najbliższych latach ma powrócić na swoje miejsce. Ale na temat odbudowy pałacu poświęcę osobny odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Cześć.